Ewa Kłobucka oraz mama Karolina Kłobucka. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry. Hela, jakżeż miło cię powitać. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Byłaś zaskoczona zwycięstwem? No, trochę byłam, ale bardzo, bardzo starałam się. W sensie, ten odcinek finałowy był już dość luźny, bo wiedziałam, że która z dziewczyn nie wygra, będzie świetnie. No i udało się, jakby wow. No właśnie. No wow, jest wow, rzeczywiście. Pani Karolina, niech pani powie, bo pani to przeżywała pewnie mocniej niż Hela. No chyba tak. Tego, co słyszymy, to zdecydowanie tak. Zdecydowanie. Hela, widzę, że byłaś gotowa na to, żeby przegrać, jeżeli jedna z koleżanek wygrałaby, bo już była na takim poziomie, jak rozumiem, że uznałabyś, że to jest fair. Tak, zdecydowanie. Super. Gdzie ty, Hela, uczyłaś się gotowania i kiedy? No, ja uczyłam się gotowania od małego, dlatego, bo zawsze przyjeżdżałam z kuzynami do dziadków i na początku gotowaliśmy nie z prawdziwymi produktami, tylko bawiliśmy się szamponami, papierem. No, babci to się nie zawsze podobało, no ale... Ale dziadek był po waszej stronie? No, czasem. A rodziców nie było, tak? Rodziców... No, dokładnie. No dobrze, a kiedy zaczęło się to prawdziwe gotowanie? No. Prawdziwe gotowanie zaczęło się z dziadkiem. Wprowadził mnie bardziej nie do takiej profesjonalnej kuchni, tylko pokazał mi, co to są smaki, jak używa się przypraw, takie rzeczy. I on zaraził we mnie tego bakcyla, że to jest w ogóle fajne, że to jest super. Aha. A on się skąd na tym znał? Zawsze się tym zajmował, czy to było takie jego hobby i pasja po prostu? Wydaje mi się, że to jest dziadka po prostu takie hobby. Aha. No i tym hobby zdecydowanie zaraża i to mocno, mocno. A kto lepiej gotuje, babcia czy dziadek? No, muszę trochę powiedzieć, że dziadek, ale babciu, ciebie też bardzo kocham. Dobrze. Przepraszam za to pytanie, Karol. No, właśnie, tak. Rozumiem, tak. No dobrze, czyli tak, pierwsze kroki z dziadkami, a jak w domu? Czy to było tak, że podpatrywałaś mamę, czy, no właśnie, czy po prostu w pewnym momencie zaczęłaś mamie pomagać i nawet... sama wychodziła z inicjatywą? No, mama zawsze była gdzieś tam w kuchni i ja na początku się przyglądałam, a później gdzieś tam małymi kroczkami zaczęłam do niej wchodzić, a tu pokroiłam marchewkę, a tutaj znalałam mamie wody, wymieszałam sos i tak powolutku zaczęłam wchodzić w to wszystko. Wiesz, jak tak cię słucham, to mam nadzieję, że dla mnie też jest nadzieja właśnie. Moje dzieci właśnie tak mi pomagają w kuchni. Pani Karolina, czyli pani nie odpędzała małego dziecka, że odejdź stąd, bo ja teraz robię coś ważnego, nie przeszkadzaj. Nie. Albo odpowiedź na pytanie, co będzie na obiad, zobaczysz. Tak? Nie, u nas wspólne gotowanie jest bardzo ważne, wspólne jedzenie. Bardzo często siadamy, jemy wspólnie, spędzamy czas i to jest dla nas taka ważna chwila, więc wspólnie gotowałyśmy. Pani Karolino, no dobrze, ale kiedy przyszedł ten moment podjęcia decyzji, czy wystartować w MasterChefie? Posłać dziecko do telewizji, czy nie? Nie obawiała się pani, albo państwo się nie obawialiście jednak, że no, to jest taka konfrontacja z twardym życiem. Może tutaj Hele spotkać się trochę przykrości, jeżeli odpadłaby na wczesnym etapie na przykład. No oczywiście, że się zastanawialiśmy i w pierwszym momencie z mężem chcieliśmy jakby odgonić Hele, żeby może jednak nie spuściła tego zgłoszenia, ale to nie było możliwe, bo ona któregoś dnia przyszła i powiedziała, że ona ma zgłoszenie napisane, że tam wystarczy tylko podpisy rodziców i mamy wysłać to zgłoszenie, więc my nie mieliśmy wyjścia z mężem. Naprawdę. I to była determinacja od domu. Tak, zdecydowanie. No. No i mogę dodać nawet, że wysyłaliśmy je dosłownie minutę przed zakończeniem czasu i po prostu to było tato, żebyś zdążył, matko święta, żebyś zdążył. Czyli naprawdę ci zależało. No, a jakby nie zdążył, to... Okej, okay. No dobrze, a i teraz zwycięstwo. Laury, splendor, chwała, zdjęcia, wywiady, autografy. Co będzie dalej? No to tak. No. Pewnie uwielbiam gotować i chcę w to iść, ale z tyłu głowy, no nie z tyłu głowy, tylko nawet mogę powiedzieć z przodu, mam też zmienianie świata. Dlatego, bo jest na ten moment bardzo dużo problemów, które ja bym chciała zmienić. I jest pierwszy problem, na którym ja już stawiam swoje kroki. Jest to uzależnienie od telefonów.
Ono jest, ja zauważyłam, że dużo osób w trakcie posiłku nie rozmawia ze sobą, tylko patrzy się w telefon. I moje hasło to jest patrz w oczy, nie w telefon. I zaczynam robić kampanię społeczną, więc jeszcze się będzie działo i bardzo chcę zmienić to. Też czuję, że się będzie działo. Hela, naprawdę, jak cię słucham, to wiem, że się będzie działo. Tak, rodzice nie wydaje mi się, zdecydowanie mnie popierają z tym wszystkim, no bo ja chcę zmieniać świat, chcę gotować, to wszystko da się połączyć, nie jest trudne w ogóle. Okej, okay. A jednocześnie, drodzy Państwo, 7. edycja MasterChef Junior i oto ta książka, świeża jak bułki, pachnie pięknie, nowiutka, nieruszana, nieczytana i o kto na okładce? Oto ta dziewczyna właśnie. W innej nieco fryzurze. To nieco. Hela Kłobucka. Ale również Hela, no to trzymamy kciuki za twoje pomysły, za twoją pasję i zaangażowanie. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście ci tego wystarczyło, bo dużo jest problemów do rozwiązania jeszcze. Gratulujemy. I czy mogę panią prosić o autograf na tej książce? Pewnie. Proszę bardzo, to jest długopis. Dziękuję. Proszę jakąś fajną dedykację. Hela Kłobucka i pani Karolina Kłobucka.